WOTORE 6. Wielki rewanż. 21 października, Konstancin Jeziorna. Kup pay-per-view na tv.wotore.com. Bilety na kupbilecik.pl. Jedziemy dzisiaj do Pawła Gołombieskiego, jednego z moich ulubionych zawodników WOTORE. A ponieważ to jest psi tata, to idziemy mu zrobić prezent i kupimy oporowo karmę dla pysków. Czyli ile tego jest? Pół kilo? 800 gram. Uwam, to 10 piesków opierdoli po prawie kilogramie miałem. Na pewno dawno nie miałem. Nie dość, że kupujemy dla Pawła i dla jego psiaków rzeczy, to jeszcze nam się udało w sklepie dostać coś dla schroniska. Tu mamy koszyk. Niestety nie możemy się dodzwonić, żeby przyjechali odebrać. Zajebiście, to my zabierzemy. Do innego schroniska, to prawda, ale dzień zwierzaka. To się Paweł ucieszy chyba, nie? Zdecydowanie. Psiaki się chyba bardziej ucieszą, ale zajebiście się udało. Zajebista pogoda. Idziemy sobie do Pawła Gołombieskiego z załadowanym bagażnikiem. Widzieliście, że kura kupiliśmy dla psiego taty kupę żarcia dla jego podopiecznych. Zostało nam jeszcze 25 km z Gdańska rzut beretem, więc logistycznie sobie zajebiście z operatorem Pawłem ustawiliśmy, że wyspaliśmy się w Gdańsku, zjedliśmy śniadanko, piękna pogoda, kurwa, zajebiste humory. Jedziemy jeszcze do zajebistego człowieka, który ma takie mega pozytywne podejście do życia, kurwa, więc wręcz bym powiedział, że się jaramy, kurwa, że do niego jedziemy. Z przyjemnością, kurwa, jadę do Pawła, naprawdę. Polubiłem go, jak go poznałem przed WOTORE 5, no i nic jakby się nie zmieniło, wręcz w drugą stronę, że chłop mnie elektryzuje, kurwa, taką swoją dobrocią. Za niedługo będziemy, zobaczycie co dalej. Dojechaliśmy do mojego ulubieńca. Się okazało, że ty jesteś strasznie blisko, kurwa, do Gdańska. No musiałeś dalej, nie? Jak zdróweczko? No. Dobrze, forma. Idziemy do Pawła, siedziemy na chwilę, pogadamy, no a potem pokażemy wam, jak żyje, co robi i dlaczego się tak dobrze napierdala. Co to, nie? Zobacz, jak na mój widok, nie? A pieska nie, drugi raz, trzeci do niego przyjeżdża, nie? I już ten piesek, już oddział odpięty, nie? I do właściciela nowego poszedł do domku, nie? Zajebiście. Przez telefon właściciel, ten, bo, który to jest, rzekł się, nie? I, no, no i rewelacja. Taki dobry dzień już teraz, nie? Zobacz piesek. A tam ponad rok coś bez człowieka, bez niczego, nie? Puf, jakiś dawali. Zostawiony przy tym i tyle. No, bo się umarnie, a ten nowy nie chciał go oddać. A ja tak wstałem rano i pierwszy co, to przyszedł cały czarny byłem tu, nie? Bo tak, u jednych psiaków, drugich psiaków, nie? Bo tak, taki mam taki misy rano, nie? Że jak wstaję ze swoimi, to nie robię z nimi spacerku takiego tu, nie? Tylko w samochód i jadę na wieś, puszczają, polatają, a oni wiadomo, w błocie, nie? Na mnie skoczą, nie? Dobra, powiedz mi, jak się czujesz, kurde, że teraz super fight. Nie muszę patrzeć, że kolejna gala WOTORE. Nie, no fajnie, to bajeczka, nie? Powiedz mi, a jak twoje obycie, bo ty w sumie nie byłeś pierwszy raz w ringu na piątce, ale kurwa, no chyba cię trema zżarła, no, bo co? Ja nie ten, no dawno nie, ja w ogóle nie planowałem nic tam takiego, nie walczyć już, nie? Tak na. No dobra, nie planowałeś, no, tak. Ale plany się zmieniły. No i no to, nie, czemu, no to czemu na szóstkę teraz tak przyjąłeś od razu propozycję? No nie tego, nie wychałem, dobrze się czuję bardzo, no, wstydnam się dobrze czułem, nie? Nawet do drugiej walki, ja tam tylko jako lekarz zabronił, nie? Prosto cały czas. No lekarz zabronił, stary, ja cię widziałem, ja byłem, wiesz, że Kubiela złamał, kurwa, na tobie rękę. Tak. Przed ramię, a ty nie byłeś w stanie wziąć, znaczy byłeś w stanie, kurwa, ale jednak zamroka miałeś. No. Więc generalnie taką dostałeś, kurwa, trochę przecierkę, nauczkę. No tak, bo ja, ale ani nie powiem ci, że jak dostałem, nie widziałem, gdzie dostałem, wiesz, kurwa, gdzie ja dostałem, mówię, nic mnie nie boli, nie ma żadnego śladu, nie? Ty wiesz, w ten sposób, ja się podniosłem od razu, wiesz, na UFC nieraz wiesz, jakie są, nie? No. I dochodzą do siebie, nie?
nie mam pretensji, nie, bo wiadomo, nie, nie, no, nie stary, oddawałem wiesz, musimy, tego, nie? Musimy dbać o nasze zdrowie. Wiesz, że to jest formuła najbardziej trwała w Polsce, tak naprawdę. I no musimy o was dbać, bo ja wiem, że czasami sercem by się chciało, ale kurda, no fizycznie jednak to zdrowie jest najważniejsze. No i sytuacja jest taka, że ja jakby strasznie oponowałem za tym, żebyś był. No bo kurwa, ja cię strasznie polubiłem jako człowieka. To jest raz. Dwa, że uważam, że kompletnie nie miałeś, inaczej, nie stworzyłeś sobie szansy do tego, żeby pokazać swoich umiejętności no w ogóle. Wie, no stary, no twoje tarcie i tak dalej są spektakularne. Wiesz jak, nawet w krwawym sporcie, gdzie mówiłeś, że podoba ci się to Votore, bo za twoich czasów ten krwawy sport to było coś, na czym się wychowałeś. Powiedz jak teraz, no teraz już chyba wiesz, z kim walczysz. No tak, stójka tam. Stójka, to jak mi pasuje. Parter też się nie boję, bo ja. I tą parter kurde miałem obcykę, no ale no mówię, no wszystko. No nie doszło do parteru. No nie doszło, no. Stary, no bo nawet na sparingu z Arkiem też pokazywałeś jakieś tam techniki w ogóle, a tu no ja bym chciał, znaczy ja chciałbym. Ja generalnie mega się jaram, że jakby dostajesz tą kolejną, nawet nie szansę, ale szansę tak naprawdę pokazania się. No. Twój trener generalnie sam mówi, bo rozmawiałem z nim przed walką, że jak tylko będzie zimna głowa, to spoko. Ale ja uważam, że nawet, że ty miałeś za zimną, że ciebie tam jakby zżar trochę stres. No może być, na pewno. No. Że kurwa nie miałeś tej zimnej głowy, zimnej krwi takiej, żeby wejść na tym luzie, na tym, tak, co tak, robisz. Tak, no stary, no przecież stoisz na bramkach, tak? Tak. No to stoisz na bramkach, no... Strzeliłem tutaj też, nie? No to... Ja wiem, no to... wiem, ale to musiałem zobaczyć, co to jest, nie wiesz, nie? A, czyli dobra, czyli organoleptycznie no, sprawdziłeś, dostałeś no, zwyczajnie, no. Mówiąc na pizdę, ja teraz to, już tak, wiesz, o co biega, ja tak? Ja to właśnie tak to traktuję, nie? Wiesz, że no jak nie poczujesz, no to tak ręce, nie? Trzymasz, dopóki dostaniesz w głowę, będziesz trzymał wysoko, nie? No i tak jest, nie? Ja już będę wiedział, jak to robić, nie? Powiedz mi, jak się żyje, bo to w sumie są Mazury. To fajnie, no spokój jest, nie? Takie małe miasteczko jest fajne. Bo tak jak nieraz się tam myśli, na przykład Warszawa czy gdzieś, nie? Tam nawet na trening do salki dojechać, nie? To się godzinę, pewnie dwie jedzie do salki, nie? A nie to wiem, ja mam przykładowo dwie godziny przerwy, trzy godziny przerwy między treningami, to ja idę do domu. Posiedzę, poleżę, kawałek filmu obejrzę. Kawę wypiję, wracam sobie spokojnie. Zero jakichś tych, nie? Czyli rewelacja, no to dobrze, no. Lato, wiadomo, jeszcze wygląda jest... pasja w ogóle do sztuk walki? A to małego już, nie? Te filmy, które tak się chyba oglądało, nie? Ja też byłem mały, jak byłem mały, nie? To były takie rude włosy, nie? Zawsze zasypiali, rude tego, nie? Ale zawsze byłem taki, wiesz, to się szturchnął, to nie to, że ja głowę spuściłem, nie? Tylko ty taki owak, nie? Czy tam jakiegoś starszego, to był jakimś tam, nie wiem, kamieniem czy coś, bo to taki czas 90 lat, nie? I ten, i tutaj kopał tego, ja wstałem, nie to, że tam się obrażałem, głowa spuszczona, nie, tylko kopał mój na długa na przykład, nie, potem mnie ganiali, nie, i tak zasypiałem, trenowałem, potem jak już miałem 16 lat, to już ja byłem taki, nie, można powiedzieć, że... Roy Brem. Tak, już mnie się bali, nie, a ja znowu wtedy byłem taki, że szedłem z kolegą, kolega jakiegoś mi coś zaczepił, a co ty do mojego kolegi, nie? A że ja byłem mały, a nie znani, to w ogóle już, nie. Nieznani to w ogóle już tam, nie? Myślałem, że mały i tam... Czy nawet jak na tej bramce stoisz, to chyba jesteś pierwszy, co? W kolejce? No tak. A nie nawet z twojego powodu, tylko dlatego, że jesteś najmniejszy, no tak. Że jesteś niepozorny. Tylko, że mnie wszyscy znają, nie? A. To jest na tyle fajnie, no. Że ja sobie siedzę, nogę mam na nogę i tak o... Coś się dzieje, to ja podchodzę, nie? Tam, nie? No. I oni widzą, że ja podeszłem i już tam nie, Paweł, będzie spokój tego, nie? No nie lubię mi przodu, nie? Czy można powiedzieć, że masz to poukładane? No, właśnie to tu jest. Że sobie zasłużyłeś już swoją renomę. O, dokładnie, no. Już tam zrobili. I ty dziennie tą drogę przebywasz normalnie? Znaczy, co dzień tak nie tego, nie? No, nie dajesz rady, okej. Okay. Raz w tygodniu są spacery, nie? I no. Plus, co tam mogę jakieś tam... W niedzielę zawsze tak. Idziemy do schroniska. I plus jakieś tam właśnie załatwią sprawy, nie? Bo pieska do adopcji, kogoś tam pokazać, coś tam, jakiegoś tam gdzieś zawieźć do tego fryzjera, nie? Czy ty jesteś takim honorowym? No lubię, no. Jak raz byłem pierwszy, jak mi łzy leciały, jak ten tam... Kurde, no zresztą zobaczysz, wie, jak wejdziesz, nie? Tutaj... No ja też lubię zwierzęta. No ale wiesz jakie biedne są, wiesz, co się z piaskami dzieje, nie? Jak się cieszą, proszą, żeby zabrać, nie? To kurde. Wszystkie widział, kurde. A jeszcze wiesz, co jakiś czas tam jakiś, no wiesz, no bo co, już ze starości umiera, nie? Jakieś tam łapki tego, nie? Tak jak ten piesek, co dzisiaj tam go uratowałem, tak nie jest tego łańcucha, nie? To wilczur i ma na imię Saba, nie? A parę tygodni temu byłem u takiego wilczurka Saba, co już bardzo długo tu był, nie? Łapkami powłóczył mnie i zabiłem się z nim jeszcze rano, nie?
I mówię, kurę, będę cię odwiedzał, na łąkę brał, bo nikt sobie czasu tak nie spędza, nie? I co? Wieczorem sobie siedzę na treningu, odpalam sobie internet, nie? I wiadomo, nie, Saby już nie ma z nami. Został, umarł, został z pana już, bo tam z tych chorób, nie? No dobra, to jak twoje nastawienie? Takie bardziej bojowe, kurwa, takie już, kurwa, że teraz to już ogień z dupy, że już jak jesteś trochę obyty. No tak, no to jak, wiesz, ja będzie mam, ta sama będzie platforma do walki. Nawet jeszcze trochę bardziej bezpieczna, bo 20 cm przedłużamy te materace, żeby nikt nie wypadł, bo kornik widziałeś, to nieszczęśliwie na wypad i ten. Ale znowu z drugiej strony, ten, jak mu jest, kurna, kto wygrał poprzednie wotorę? Ale wstyd, co? Jak się nazywa, z Ozgą walczył? Owsiany. Owsiany. No widzisz, Owsiany mega wykorzystał. Bo tam, no tak. On wybiegł, wyskoczył, uratował, i tak dalej, uratował się z jednej strony, ale z drugiej strony... Tu w prawo i w lewo. Przechylił. No tak, bo on dostał taką bombę i pobiegł po tym i tam w lewo, nie? Ozga już go miał, można powiedzieć. Tak. No to co ci mam powiedzieć? Prezent dronu dla ciebie. O kury, Ania! Zobacz, dziękuję. Zobacz, a tego to nie widziałem. Stwierdziliśmy, że skoro to jest twoja pasja, to chcieliśmy się sprawdzić, że to dobre firmy, Brisa, nie? Ale siadam, dziękuję, kurwa. To pakujemy. Dobra, gdzie to, Ania? Dobra. Ja z dwie puchy podtrzymaj. Tamtemu, co? Wertemu i Stefanowi, co? Z niego podzielę, bo zapomniałem sam. Nie, no, to nie. Temu łapki siadę, na zimę go wezmę chyba, wiesz, jakoś martykę na sobie. Czyli piątkę. Głowa tutaj. O Jezu! O, dziękuję. Powiedz, zabierz mnie stąd. Zabierz mnie stąd, mówi. Nie ty se. Psinka! Richard! O Jezu! Jaki zły! Jaki zły! Co ty do mnie? Spalingi tu jeszcze! Ty to zapało właśnie! Cześć! Śliczny jesteś! Rysiu mój! No to mój! Też mnie nie miło poznać. Dziękuję bardzo, że mogliśmy. Witajcie się. Cześć. Cześć. No, fajnie. Cześć.
Jesteśmy na salce, gdzie Paweł trenuje na co dzień i okazuje się, że Paweł ma też swoje podopieczne, swoich podopiecznych. Tam są dwie podopieczne. Dzisiaj robią z innym trenerem, z kolegą z klubu Pawła, dlatego że Paweł będzie, nagrywamy vloga z nim, więc jakby jest trochę dzisiaj innej robocie. Tak się trenuje. Szybki, oryginalny tape, lepiej trzyma niż bondażę. Kość nie pękał od tego. Górski! Krwawy sport to przeszłość, tak jak ty! Wotore 6. Wielki rewanż. 21 października, Konstancin Jeziorna. Kup pay-per-view na tv.wotore.com. Bilety na kupbilecik.pl.